Robert, kiedy rozmawialiśmy ostatni raz, to było 3 lata temu, ostatni w sumie i pierwszy raz, tak w cztery oczy, to ja cię na koniec zapytałem, wygrzebałem sobie to, zapytałem cię na koniec, czego ci mogę życzyć. No i ty wtedy odparłeś, że może tego, żebym przez 10 lat nie grał Vincenta. Więc myślę, że się sprawdziło, chociaż okoliczności się zmieniły, ale sprawdziło się. Ale to ładne, nie pamiętałem tego w ogóle. Sprawdziło się w tym sensie, że ja wtedy rzeczywiście miałem taki czas, że nawet jak się pojawiałem na innym planie, nie wiem, serialu na przykład, w 1983 tak miałem. No i przez to, że chwilę wcześniej był Vincent, no to wszyscy na planie do mnie mówili Vincent, więc ja miałem jakby taki, już zacząłem reagować na to alergicznie, bo wiadomo, że to się jakoś wpisuje tam. No teraz na szczęście już tak nie jest. No zobaczymy, jak będzie po chłopach, no też no, to jest takie... Myślę, że to taki pierwszy strzał, bo potem im więcej człowiek robi, to ludzie go kojarzą jakby z różnych rzeczy, więc ciężko, żeby się tak ciągnęło, wiesz, jedna rola za tobą, nie? Ale tak, spełniło się, także dzięki. Spełniło się. Znaczy, też nie pamiętałem, szczerze mówiąc, ale sięgnąłem sobie, mam tą przewagę, że gdzieś sobie zanotowałem na YouTubie, gdzie ten plik jest, do jakiejś playlisty go dodałem i jak trzeba, to sięgam. Wiesz, to się przydaje. Natomiast wiesz, ja tak 2 tygodnie temu graliśmy rozmowę z Grześkiem Halamą i ja sobie zdałem sprawę, że pytanie o Vincenta, a wtedy też cię zapytałem o to, czy nie obawiasz się, że będziesz kojarzony z tą rolą, że ten Vincent się do ciebie przygnie, że to jest jedno z głupszych pytań, jakie dziennikarz może zadać, bo i dlaczego wpadłem na to wtedy, kiedy właśnie Grzegorz Halama mi uświadomił, że jeżeli jakakolwiek rola, jakakolwiek postać przylgnie do ciebie, będziesz z nim kojarzony, to jest ogromny sukces, że zostaniesz zapamiętany przez pryzmat tej rzeczy. Trochę nie wiem, bo wiesz, mam nadzieję, że dużo przede mną jeszcze, jeśli chodzi o jakieś doświadczenie przed kamerą, ale no to na pewno pomaga. W sensie to nie jest, no to jakby się z tego zaczyna jakaś tam rozpoznawalność, dokładnie to co mówisz, że wiesz, ktoś cię kojarzy z roli i to znaczy, że ją zapamiętał, nie? Znaczy, albo zapamiętał film, albo zapamiętał twoją rolę, ale tak czy inaczej to gdzieś łazi w poczcie pantoflowej i nie, ja się na to nie obrażam, tylko miałem rzeczywiście tak, że wiesz, że już kolejny raz słyszałem, że Vincent, a swoją drogą ciekawostka, bo teraz niedawno znowu się do mnie odezwała firma, która robi wystawę jakąś multimedialną w Warszawie, Van Gogha, on jest tam wyświetlany, obrazy są jakby na telebimach dużych, jakieś projekcje są. Jakiś szał, ja widziałem kiedyś to tam za granicą, że są w muzeach są robione tego typu rzeczy i poprosili mnie o nagranie fragmentów listów też, bo i właśnie tym nurtem, że grałem w filmie, więc... Ale głosu tylko użyczałeś? Głosu, tak, bo to jest tak, że tam jakby no, włazisz na tę wystawę i sobie spacerujesz po niej i tam jakby każda część ma taki po prostu z offu leci. Czyli jesteś tam obecny, tłumaczysz, objaśniasz? No, bardziej nastrojowo, bo tam są fragmenty wybrane z listów Van Gogha do brata, w których po prostu no, on jakby miał różne stany psychiczne, nie? Więc jakby tam każdy okres jest podzielony na miejscowości, w których on się w danym momencie znajdował i jakby mniej więcej z tego okresu wzięte fragmenty. To jest też ciekawe, bo akurat do Van Gogha sobie na pewno jeszcze wrócimy, do tego Vincenta. Natomiast to też jest ciekawe, bo jednak Van Gogh jako postać był taki troszkę skrajny, ekstremalny jego jakby... Ty to zauważyłeś w jednym z wywiadów, że patrząc na jego portrety, który wykonał w przeciągu jednego roku, tam jest za każdym razem inna twarz, więc to jest takie dość znamienne. A co do tej naszej rozmowy, owszem, to tylko wyczyszczę. Tam nie było żadnego zdenerwowania czy poirytowania z tej strony. Nie, to było na luzie. Natomiast przypomniałem sobie. No dobrze, Robert, dużo ciebie na pewno za sprawą Vincenta, jak się ciebie wpiszę, robiąc research, no to wiadomo, jesteś obecny. Natomiast ciężko znaleźć miejsce twojego pochodzenia, że to nie jest arcytrudna rzecz, miejsce urodzenia, ale na wszystkich tych stronach typu, wiesz, baza aktorów, nawet na Teatru Modrzejewskiej, miejsce urodzenia jest wolne. To jest Trzcianka, doszedłem. Tak. Trzcianka, miasto małe, około 17 tysięcy mieszkańców, Wielkopolska. W tej chwili nie wiem, ale tak, jak mieszkałem tam jeszcze, czyli no taki okres, wiadomo, szkoły i liceum, no to około 18 tysięcy miało wtedy. Bardzo urokliwa miejscowość, północna Wielkopolska, 3 jeziora właściwie w mieście, więc mnóstwo lasu. Nie chcę powiedzieć, że niewiele poza tym, ale wiesz, jak jesteś młodym człowiekiem i jakieś
wyobraźnia ci szaleje i masz jakieś, wiesz, chcesz do świata po prostu, nie? Chcesz poznawać świat, więc no aktorstwa tam nie da się uprawiać, mówiąc jakby wprost. I zawsze się śmieję z tego też z moimi rodzicami, bo mama narzeka, że daleko mnie wywiewa. Teraz też nie jest zachwycona, że kierunek zmieniam Legnicę i wcale nie bliżej domu rodzinnego, tylko równie daleko. No ale co zrobię? No. Tam w ogóle jest taka trochę niecka, że tego teatru, bo nawet Piła, która jest dużym miastem, około 80-tysięcznym, ja tam chodziłem do liceum, więc też jest jakby dla mnie mega ważne miasto. Zresztą tam zacząłem przygodę z teatrem amatorskim. Niedawno mieliśmy 30-lecie, jak teatr obchodził. Ważne miasto, ale nie ma tam teatru. W sensie instytucjonalnego, po prostu czasami są jakieś festiwale, na które przyjeżdżają gościnne teatry z Poznania, ale z tamtego regionu właściwie w każdą stronę jest po 100 km do teatru. Do Gorzowa, do Poznania, do Koszalina, do Bydgoszczy. Więc jest taka pustka trochę kulturalna, no myślę, że tak, śmiało to można taka, tak to taka powiedzieć. Specyfika Wielkopolski, bo to chyba jest piłkarsko. Jest jeden Lech Poznań i nie ma drużyn, akurat może... Była jeszcze Amika Wronka. Tak, tak, ale to już kurtyna zapomnienia nie musimy opuszczać, już została opuszczona. Wiesz, to powiedziałeś mądrą rzecz taką, którą też człowiek rozumie. Ja do takiej czcianki bym się chętnie teraz wybrał, a za kilka lat powtarzam, jeszcze lepiej by było tam mi. Natomiast młody to... I to jest też taki kontrargument, jak szukasz miejsca do życia, czy to będzie za miastem dom, czy tutaj, czy w mieście, to też właśnie pod kątem tego, że na przykład dzieciaki są małe, nie? I czy będą... Tak, tak, tak. Natomiast ja cię chciałem zapytać o to, jak do tego doszło, że wyjechałeś? Czy to była taka naturalna konsekwencja, tak jak mówisz, że dojrzewałeś do tego, czy coś cię pchnęło? Myślę, że bardzo naturalna konsekwencja. Ja w ogóle mam tak jakoś w swoim życiu, że bardzo dużo rzeczy, zmian dzieje się w taki sposób naturalny, co nie znaczy, że jakby ja nie walczę, nie wiem, o swoją przyszłość, nie walczę o to, na czym mi zależy, bo robię to oczywiście, ale bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy ja chcę wykonać jakiś ruch, no to trochę tak mnie świat zagarnia już, jakby w tym kierunku, w którym ja bym chciał i tak płynę. Ja bardzo dobrze się uczyłem w podstawówce. Tam zostałem prawie prymusem szkoły i wtedy miałem właściwie w Trzciance jest jedno liceum. Dla mnie to była jakaś taka naturalna droga, w ogóle nawet nie myślałem o tym, żeby pomyśleć o innej szkole. I rodzice kiedyś mnie tak posadzili na rozmowę, więc już mnie takie grubo. Zaczęło się grubo, bo tak chcemy porozmawiać o twojej przyszłości. Klasyk. To jest taki, tak, a jak masz, wiesz, tam 15 lat. Bo ja robiłem oczywiście podstawówkę taką ośmioklasową jeszcze przed gimnazjum. Są przed inne? Gimnazjum. No i oni namówili mnie na to, że jakby te moje wyniki w nauce, no jak zwał, tak zwał. Też na jakieś olimpiady jeździłem tam w podstawówce, więc oni rzeczywiście wyczuli to, że szkoda by mnie było zostawić w tym mieście i trafiłem do liceum w Pile, tam się dostałem, był osobny nabór jakby do tej klasy, do klasy A, czyli tak zwanych mega prymusów. Dostałem się do tej klasy, no i jak się łatwo domyślić, jak już wylądowałem w tej Pile, 20 parę kilometrów dojazdu codziennie w jedną w drugą, to bardzo szybko się opuściłem w nauce i zacząłem mieć zupełnie inne... Tak, to na pewno chodziło o te dojazdy. Zupełnie inne potrzeby życiowe też i tam wtedy w trzeciej klasie mniej więcej, przełom drugiej, trzeciej klasy pojawił się teatr amatorski, teatr wirtualny w Pile. On ma taką dziwną nazwę, bo żyjemy no jakby w takich czasach, gdzie to się właściwie kojarzy dzisiaj jednoznacznie, jakby z internetowo i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy Ewelina go zakładała, to w ogóle nie było tego słowa w przestrzeni. I ona to wzięła od wirtuoza. I miało jakby szło takim nurtem, po czym no, nazwa została ze względu na to, że po prostu się... Ale zabawne też jest jakby to, co się później jakby z tą nazwą działo. Wyprzedziła czasy, tak, no, można tak, powiedzieć. Wyprzedziła czasy. No i tam działaliśmy, robiliśmy spektakle amatorskie. Naturalną konsekwencją było później jeżdżenie na konkursy recytatorskie, zdawanie do szkoły teatralnej. No i właściwie udało mi się dostać do szkoły zaraz po skończeniu liceum za pierwszym razem, więc
19 lat, to wtedy rodzice mnie ostatni raz widzieli w domu, jak miałem 19 lat. Czekaj, jak ostatni raz widzieliście w domu? No w sensie takim, że tam mieszkałem. Okay, bo ale odwiedzasz rodziców, tak? Tak, nie, oczywiście. Piszesz listy tylko, czy... No dobrze, słuchaj, pominiemy troszkę Wrocław, bo chcę potem jeszcze wrócić do wątku lalkarstwa tak naprawdę, bo to jest w twoim życiorysie. Trafiłeś do Legnicy i tutaj spędziłeś ponad dekadę, jakby nie patrzeć, chyba 12. 12 lat, mhm. kawał życia. I tu też jakby taka historia, bo pracowałem w Zielonej Górze, a propos tego, że ten świat mnie jakoś tak zagarnia, bo mhm. pracowałem, ja właściwie chciałem pracować od razu po szkole w Legnicy. Ale miałem taką sytuację, że rok wcześniej Jacek Głąb przyjął 4 studentów z mojego wydziału, czyli po wydziale lalkarskim. Przyjął mhm. wtedy Pawła Palcata, Rafała Cielucha, Zuzę Motorniuk i Magdę Skibę. I my razem się poznaliśmy z nimi, no raz, że w szkole, a dwa, że w Teatrze Zakład Krawiecki Ofowym, do którego ja trafiłem trochę w takiej też konsekwencji, bo oni odeszli, tam silna ekipa wtedy rozumiem, kończyła jasne. Szkołę. No i teatr szukał jakby nowych ludzi do pracy tej ofowej. I ja tam wtedy trafiłem, więc się tak minęliśmy, ale bardzo chciałem pracować w Legnicy, tylko że sam się w tym powstrzymałem, bo tak stwierdziłem, że no nie ma takiego w cudzysłowie głupiego dyrektora, który przyjmując rok wcześniej 4 młodych ludzi zaraz po szkole, dalej będzie szukał nowe osoby. Więc nawet nie wysłałem papierów do Jacka Głąba. I nie doceniłeś. Nie doceniłem, tak, bo się chwilę później okazało, że Lech Raczak robił dziady i potrzebował tam 4 kordianów, więc było po prostu... I spotkałem się z Jackiem Głąbem w Zielonej Górze, gdzie robił Zabijanie Gomułki. Opowiedziałem mu tę historię, że myślałem tak i tak i tak. I mieliśmy jakiś taki wieczór, że poszliśmy na piwo razem. No i Jacek Głąb jakby w swoim stylu skwitował to bardzo krótko i treściwie. No to źle myślałeś. No to, powiem ci, że no, po tym lalkarstwie to dobre predyspozycje do dubbingu albo do parodii jakieś takie głosem. Czyli co? Czyli jak tak dzisiaj sobie pomyślisz o tym, bo wiesz, ty na pewno wiesz o tym, jakiś czas temu, mówię, to nie jest wymiana jeden do jednego, ale pojawił się wakat w pewnym sensie po tobie w teatrze, no i pojawił się młody człowiek, 23 tak. lata i tam też jest taki wątek, że pojawia się wątek, że dyrektor Jacek Głąb lubi łowić studentów, czy absolwentów, czy jeszcze obecnych studentów, zabierać ich i nie wiem, czy to też wynika z tego, że jakiś masz wpływ na kształcenie tego aktora, czy masz większe możliwości, kiedy on na twoich deskach staje? Jak to jest? Trochę jak nie myślisz? Wiem, bo nie siedzę w głowie Jacka Głąba, ale na tyle, na ile go znam, a przez te 12 lat jakby mnóstwo wspólnych historii przeżyliśmy, wydaje mi się, że on może mieć taką filozofię, żeby ten zespół też odmładzać naturalnie. To jest okay, niestety no jakby brutalnie mhm. trochę kwestia wieku, bo w momencie, kiedy ja przyszedłem do teatru i razem ze mną w tym samym czasie Bartek Bulanda, to nagle mieliśmy taką bardzo silną ekipę i było nas bardzo dużo ludzi po 30, czy w okolicach 30 i jakby w tym samym wieku, no później szliśmy przez te lata, więc naturalnie też walczyliśmy trochę o podobne role, chociaż ciężko jakby mówić o walce o rolę w teatrze w Legnicy, bo to jednak działa na innych zasadach, w tym sensie, że odbywa się to bardzo zespołowo, ale wiadomo, że każdy z nas ma jakieś ambicje i jak jest grany, nie wiem, dajmy na to Romeo i Julia, no to każdy z tych facetów chce zagrać tego Romea, no to jest oczywiste. No a w związku z tym, że nas było zawsze gromada i dziewczyn i facetów, no to jakoś tak się kasowaliśmy, a to myślę, że to moje odejście no też na pewno Jackowi otwiera drogę do tego, żeby młodych ludzi ściągnąć. Ale to też doszło do mnie dopiero, że głupie pytanie zadałem, no bo przecież jak obsadzisz sztukę, wiesz, 30-latkami, jak masz, wiesz, dziadka, babcię, no tak, wnuczków, tak? Tak. No dobrze, ale to no i Legnica. Legnica ponad dekadę i z tej Legnicy wyrywają cię, nie wyrywał cię Vincent, wyrywają cię chłopi, tak? W pewnym sensie. Jak myślę, że tak. Można tak śmiało powiedzieć, bo jakby okoliczności, które się wydarzyły dookoła planu filmowego, mnóstwo rzeczy się wydarzyło i w moim życiu prywatnym i też i zawodowo. No takich, które spowodowały, że ja... Sam trochę nie wiem, czy idę na wariata, w sensie, czy jakby, ale zdecydowałem się na ten krok.
Nie była to łatwa decyzja absolutnie, bo ja się naprawdę z tym powiedziałem to w jakimś też na tej konferencji, która tam mówiła o moim odejściu z teatru, że biłem się z tym pół roku i rzeczywiście tak było, bo to jest coś takiego, jak się pojawia taki chochlik w głowie, że no dobra, no ale już mam jakieś nowe życie, czy zalążek nowego życia w Warszawie, te dojazdy do Legnicy, to jest jednak kawał drogi. Trochę nie da się tak tworzyć relacji, jakby wiesz, z kimś na takiej odległości i niby to jest naturalne, a z drugiej strony jakby jestem w teatrze, który strasznie kocham, uwielbiam tych ludzi, uwielbiam z nimi pracować, więc no jakby przemielenie tego, wiesz, tych wszystkich decyzji, które były z tym związane, no nie było łatwe, ale obudziłem się rzeczywiście któregoś dnia i tak dotarło do mnie, że jestem w dobrym wieku, te 38 lat, które mam na karku, jest... Słuchaj, wiesz co, te dojazdy cię łapią, żebyś się w nauce nie opuścił znowu, wiesz? I to jest też taki wiek, no sobie powiedziałem, że no kurczę, no teraz albo nigdy. Znaczy w sensie mogę nie mieć... Jasne, że nie wiadomo, co będzie. Ale w związku z tym, że nie wiadomo, co będzie, to jeżeli pojawia się jakaś taka szansa, którą też jakby chłopi, czy ten Antek Boryna, którego dostałem jako rolę do zagrania, kawał mięcha zresztą aktorskiego. I myślę, że sobie tam z nim nieźle poczyniałem. Nie wiem, jak to wyjdzie oczywiście, ale ja miałem świetną przygodę z nim, z tą rolą i jakby samo przygotowanie do roli, też siłownia, pół roku na siłce i tak dalej, więc jakby wszystkie te okoliczności miałem takie, że skoro ten film jakby daje mi takie sygnały, że coś przede mną otwiera, no teraz albo nigdy po prostu. Tak do mnie dotarło i no a potem już się potoczyło, rozmowa z Jackiem o odejściu, rozmowa z zespołem o odejściu, że nie były łatwe momenty. Wszyscy byli trochę zaskoczeni, co mnie nie dziwi, bo ja też to ukrywałem, jakoś nie chciałem się tym dzielić, dopóki we mnie to nie dojrzeje. No czasem tak jest, że wspominasz, a może coś tam zrobię, a wolałem, wiedziałem, że chcę to przepracować po prostu w sobie, bo żeby później nie było, że coś wspominałem, a nagle się wycofuję z jakiejś decyzji. No tak, no można powiedzieć, że Antek Boryna wyrwał mnie do Warszawy, a co dalej, nie wiem. Mhm. No dobra, to skąd na głęboką wodę, ale faktycznie moment jest taki, że kiedy spróbować, jak nie teraz, chociaż aktor no, może grać dłużej na pewno niż na przykład sportowiec grać w piłkę, tak? No to jest niepodważalne, tak. Ale są też cechy, które się z wiekiem traci, a to też gra, myślę, rolę. No i zostańmy przy tych chłopach na chwilkę. Już jest po zdjęciach, trwa malowanie, jak się domyślam. Jakieś tak. Dogrywki tutaj z tego, co... Mieliśmy dogrywki na początku września. Materiał jest właściwie nakręcony cały, który był potrzebny. Tam niektóre sceny się urodziły też jakby po montażu. Okazało się, że tam jakieś malutkie fragmenciki trzeba dograć, żeby to się lepiej... były płynniejsze przejścia między scenami. Dzisiaj nawet dostałem podziękowanie. Przyszła taka pocztówka rozkładana, zdjęcie całej ekipy z planu, które sobie zrobiliśmy, że chłopi dziękują za udział w zdjęciach, że aktualnie trwa proces malowania i że film pokażemy w 2022 roku. No to już wiemy, a konkret? Pewnie pod koniec. Wydaje mi się, że od początku oni tak podawali datę, że jesień 22. Natomiast nie wiem, zabij mnie, nie, po prostu nie byłem w studio też, widziałem się z malarzami, jakby widziałem jakby od środka ten proces, jak on wygląda, też przy Wincencie też byłem, zresztą sporo tych samych ludzi jest też w tej ekipie malarskiej, ale zabij mnie, nie mam pojęcia tak naprawdę, na czym dokładnie polega ta robota, bo te green screeny, blue screeny, to trzeba pozamieniać na tła, więc tam jest mnóstwo roboty, też obróbki komputerowej. Potem to przechodzi jakby przez całą fazę jeszcze tych informatyków, którzy nad tym siedzą i dopiero trafia do malarzy. No to jest projekt multimedialny, tak, to wykorzystujący co mamy dzisiaj po prostu, więc to jest na pewno ciekawe. A jak wrażenia, powiedz mi, po zdjęciach? Mega. Mega. Jakoś mam tak, nie wiem, czy to jest kwestia, czy na pewno ja jestem inny, mam z innym podejściem jakoś wystartowałem do tego projektu niż do Wincenta. Na pewno jestem jakoś dojrzalszy też aktorsko.
ale cała ta przygoda jakoś, nie wiem, to się toczyło w takim z jednej strony zawrotnym tempie, z drugiej niekoniecznie, bo też na samym początku zdjęcia nam przerwał COVID. Okazało się, że tam w sumie niesłusznie, bo wtedy jeszcze te testy to były te pierwsze takie, które się pojawiały, one nie były dokładne, u kogoś stwierdzono COVID, wstrzymano plan na 10 dni, to oczywiście są koszta, producenci od razu przerażeni. Ostatecznie ta osoba, zdaje się, tak przynajmniej informacja do mnie dotarła, że nie była chora, natomiast mhm. cały plan się wysypał, potem trzeba było to wznawiać, i tylko że już cała kalendarzówka, która była ułożona, trzeba ją było układać na nowo. To jest ogromna machina. No, dla mnie to było na pewno fajne spotkania ludzkie. Już jakby pominę Dorotę i Hugh z tego względu, że już się dawno zaprzyjaźniliśmy, więc... To jest taka, jakby nie wiem, no, moje bliskie spotkanie z nimi wydarzyło się przy Wincencie. Ale nie wiem, no ja sobie bardzo jakoś tak spotkanie z Mirkiem Baką, który grał mojego ojca. I ta relacja, która się wytworzyła i teraz nawet jak się spotkaliśmy na dokrętkach, to Mirek mi nawet napisał w SMS-ie, że już na zawsze pozostanie relacja ojciec-syn. Że to jest coś takiego, wiesz... Poza tym dobrze nam się pracowało. Jakoś mieliśmy od razu tak, że było wspólne flow, wspólne myślenie o scenach, też sobie wzajemnie próbowaliśmy pomagać. Nie mówię, że pomagałem Mirkowi Bace, ale to nie o to chodzi. Słuchaj, zbyt doświadczony i jakby ja się od niego mnóstwa rzeczy nauczyłem. Ale pomagaliśmy w tym sensie, że gadaliśmy o scenach po prostu, jeszcze na etapie prób. Jak można coś rozwiązać, mhm. co będzie miało większą siłę, czy trzymanie tych wideł, czy opuszczenie tych wideł, no jakieś takie... Jakby w tej relacji konkretnej, nie? To się tak słucha, ciekaj, bo ja, wiesz, jak pomyślę sobie Mirek Baka, ja miałem 4 lata, jak krótki film o zabijaniu wyszedł. I tak, wiesz, jak tylko sobie nazwisko gdzieś mignie mi, to mam te sceny, konkretnie tą scenę w taksówce już, prawda? Jak tak, już się tak. dzieje. Niesamowity aktor, to już... Ja miałem, to taka ciekawostka, bo ja mu to powiedziałem, że ja kiedyś dublowałem Mirka Bakę, grając jego plecy. Ponieważ Mirek Baka grał, ja byłem jeszcze, nie wiem, pierwszy albo drugi rok szkoły teatralnej i sytuacja wyglądała tak, że wtedy we Wrocławiu była kręcona Fala zbrodni. Mm-hmm. Serial. Serial, tak. I Mirek Baka tam grał jedną z głównych ról, a w związku z tym, że on zawsze miał takie podejście, że chce wszystko sam robić, różne kaskaderskie rzeczy, no rozwalił się na motorze po prostu. No czekaj, to tego nie wiedziałem, taki Jackie Chan. Trochę tak, polski. Tak. Przynajmniej z tego, co ja słyszałem jakby w środowisku i też od samego Mirka, że on bardzo dużo rzeczy robi. No oczywiście bez przesady, w sensie jak już coś wymagało dłużej. No ale był mocno czynnym i sprawnym aktorem, nadal jest zresztą, więc jak trzeba było pojechać na motorze szybko, no to jechał na motorze szybko i tak dalej. No i niestety miał jakiś tam wypadek, niegroźny, no ale był potłuczony, więc oni potrzebowali na dokrętki jakieś takie, więc pamiętam, że podchodziłem do jakiegoś śmietnika i oni mnie kręcili od tyłu, włosy mi robili na Mirka Bakę. Więc taka ciekawostka, że wiesz, że ileś lat temu już ale słuchaj, to jakaś wiesz. Ta styczność się pojawiła. Bardzo mnie to rozbawiło i Mirka też jak o tym usłyszał, że to jest... Często są takie historie, że wiesz, spotkałem człowieka, którego wiesz, na przykład od małego gdzieś tam podziwiałem, tak? Ale tym i wiesz, nie wiedziałem co powiedzieć. No to ty miałeś, cześć, byłem twoimi plecami, tak, nie? Fali zbrodni. Okej, okay, ale tak wiesz, interesuje mnie też jedna rzecz. Ten proces jest trochę dłużej trwa, prawda, przy robieniu filmu malowanego, bo to wiadomo, kręcisz sceny, być może skranie samych scen trwa dłużej przy klasycznej produkcji, w planie zdjęciowym, tego nie wiem. Natomiast jest na pewno potem ta długa pauza na malowanie, na blues, tak jak mówiłeś, uzupełnianie blue screenu, malowanie, cały montaż i tak dalej. I chciałem cię zapytać, czy te emocje związane z tym, że uczestniczysz w projekcie, no na pewno duże wywołały u ciebie, bo raz, że wiesz, debiut filmowy, teraz znowu projekt nowatorski, duże nazwiska. Czy te emocje jakoś tonują, czy one spadają w tym czasie? I bo to trwa jednak, prawda? To trwa. Wiesz co, ja myślę, że to jest różnie. Co aktor, to inna psychika, u ciebie, to po pierwsze, a u mnie jest, wiesz co, tak, że u mnie to zależy od roli, zdecydowanie, bo przy Wincencie miałem tak, że jakoś, już też to mówiłem, że ciężko było go wyrzucić z siebie, nie? Że jak jednak masz do zagrania faceta, który ostatecznie strzela samobuja
i jest na maksa pokręconym gościem, wiesz, obcina sobie ucho, zanosi je swojej ulubionej dziwce, maluje mnóstwo obrazów, wiesz, on potrafił malować 2-3 obrazy dziennie, znaczy to jest, i właściwie one były skończone, nie? On do nich nie wracał. Słuchaj, świat nie kupuje byle jakości, pewnie dlatego Vincent jest znany przez większość ludzi, no to można wymieniać, bo i malowanie w deszczu, tak, i tak, to, tak, 8 tak, lat tak, praktycznie. Dokładnie. Ale kariera... jakby chodzi mi o tą jego stronę psychiczną, nie? Że kiedy i czytasz jakby listy, czytasz jego biografie różne, czytasz jakieś ciekawostki, rzeczy, na których zależało reżyserom, no to trzymasz to w sobie, żeby potem być skutecznym po prostu przed kamerą, nie? I problem polegał na tym, że ten etap zdjęć był mocno rozbity, bo my zaczęliśmy w grudniu 2014, była pierwsza część zdjęć we Wrocławiu w CECie, w byłej, przepraszam, wytwórni filmów. A potem im się skończyły pieniądze i oni po prostu zagrali wabank. Stwierdzili, że muszą zrobić, jakby nagrać część, żeby zebrać fundusze na dalszą część filmu. I to się udało. No i drugą część robiliśmy dopiero w maju 2015 roku, czyli pomiędzy jakby tym okresem zdjęciowym było pół roku różnicy. A ja wiedziałem z kolei o tym, że będę go grał jeszcze pół roku przed tą pierwszą partią zdjęć, więc właściwie takim i bardzo dobrze, bo miałem też czas na to, żeby przygotować się, poczytać, pojechać do Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, pojechać na południe Francji, do Arles, gdzie on chciał założyć komunę z Gauguinem. Jakoś, nie wiem, no tak wewnętrznie próbować się nastawić do zagrania tej roli. No ale miałem także ciężko, bo miałem poczucie takie dzisiaj, jak sobie to przypominam, że no, łaziłem jakiś przybity, taki wiesz, zdołowany wiecznie. Tak, wiesz. Ja mówię o tym takim okresie, wiesz, do premiery, do zobaczenia gotowego dzieła. A potem znowu jest dziwnie, bo teraz na przykład widzisz, robiliśmy chłopów i ludzie tak, którzy pierwszy raz brali udział w takim projekcie, który będzie malowany, aktorzy, wiesz, z obsady teraz chłopów, z kolei mi tak, ale czekajcie, jak premiera? Czy premiera jest dopiero za 2 lata? I taki, wiesz, nagle masz taki trochę fuck up w głowie, no bo wiesz, no ja pamiętam, jak to było przy Wincencie, że jest Wincent, już jakby jest duża sprawa, premiera, wywiady, no i jak pan pracował nad rolą? A to było 2 lata temu, wiesz, ty jesteś innym gościem w ogóle. O czym innym myślisz, co innego, wiesz, masz pod kopułą, jakoś dojrzewasz, naturalnie masz inne bodźce i teraz sobie nagle próbujesz, wiesz, wygrzebywać z pamięci, co tak naprawdę, wiesz, siedziało ci w głowie. Trzeba było dzienniki trzeba było pisać, wiesz, czytając albo dzienniki. Listy do brata, tak, albo swoje. Listy. Tak jest. A powiedz, bo ty wspomniałeś taki ciekawy wątek o tym, że masz w sobie tą rolę, tak? Nawet chyba w jednym z wywiadów powiedziałeś, prasowych czytałem, że coś zawsze zostaje, ty potrafisz wyrzucić z siebie to, czy odczuwasz to cały czas gdzieś tam później w jakichś sytuacjach, że jest ta rola? Wiesz co, ja staram się, żeby to pracowało na mnie. Bo to jest tak samo jest w teatrze zresztą, jak masz, wiesz, spotykasz się z różnymi postaciami i to jest też myślę jakieś strasznie ekscytujące w aktorstwie, że masz nagle historia życia twojego bohatera, którego masz zagrać, jest tak zawiła i tak popierdzielona, że jakby ty w swoim życiu nigdy nie wylądujesz w takiej sytuacji. I teraz cały proces jakby, wiesz, wyobraźni, który musisz przepracować, co ten gość czuje, jak tu mu, nie wiem, dajmy na to, wiesz, umiera żona, tu ma depresję, tu coś i tak, wiesz, jak odnalezienie się w tej sytuacji, czy nawet jak w przypadku Vincenta, wiesz, masz chorobę psychiczną, to już jest w ogóle, wiesz, trzeba jakiś tam research zrobić, żeby mieć chociaż elementarne takie, wiesz, punkt zaczepienia. Ale i w tym sensie mówię, że zależy mi zawsze na tym, żeby to pracowało na mnie, no bo ja też mogę przepracować sam ze sobą jakby te tematy, nie? Na przykład choroby psychicznej, czy podejścia do samobójstwa, właściwie co mi to robi? Jeszcze ja się tego boję, czy to gdzieś chodzi po mojej głowie, czy tak naprawdę jest mi to bardzo dalekie. Wiesz, badanie trochę samego siebie, swojego stanu psychicznego i też jakichś swoich granic. No akurat w przypadku Vincenta, wiesz, no to były tego typu tematy. Bo z kolei teraz przy Antku, Borynie, no zupełnie z czym innym się zmagałem, nie? Zmagałem się z jakimś takim, wiesz, z jakąś dzikością, jakimś maczyzmem tego człowieka. Który wynika oczywiście jakby ze środowiska, z czasów, w których żył. Jakby to jest trochę co innego, bo to nie jest postać realna, tylko fikcja literacka.
Ale mimo wszystko Raymond to tak dokładnie opisał, że można naprawdę wejść, wiesz, do środka głowy tego człowieka i zobaczyć, co tam za burdel panuje. Tylko po to, żeby to móc wyrzucić, nie? Albo dać się wrócić temu, co było wcześniej. No dobrze, ale to wiesz, przy Vincencie też tutaj taka mała uwaga, bo ty mówisz o tym, że studiować psychikę, tak zastanawia się, co czuł człowiek, który myśli o samobójstwie, ale tak też trochę nie odzierajmy tej, wiesz, tej fantazji, bo tam do końca ten wątek, przynajmniej w filmie, jest przedstawiony w ten sposób, że to nie jest wyjaśnione. No to w filmie, tak, wiesz, ja na swoje potrzeby ja musiałem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie? I odpowiedziałeś sobie jednoznacznie. Tak, ja odpowiedziałem sobie jednoznacznie, zresztą nawet z Dorotą, reżyserką, mieliśmy mnóstwo takich rozmów i to pytanie też wracało jakby przy kręceniu jakichś tam kluczowych scen. Dorota mi je wielokrotnie zadawała, no czy twoim zdaniem on się zabił? Nie? Czy to jest możliwe? No i to naprawdę tak jakby wracało w tych rozmowach za kamerą, czy wieczornych po planie. No i ja przystępując do pracy ciągle miałem właśnie takie, kurczę, nie wiem, no właściwie nie wiem, no wiesz, facet wydaje się spełniony, przynajmniej w posiadaniu pasji, no tego nie można mu odmówić, wiesz, no, sami wiemy, ile daje, wiesz, robienie tego, co sprawia ci przyjemność, nie, że to jest tak, że to jednak napędza, nawet pomimo jakichś niekorzystnych okoliczności z zewnątrz. No i nagle strzela samobuja, nie, no i wydaje się to nieprawdopodobne, ale jakby fakt, no taki czysto materialny, myślę, że zaważył. On całe życie, naprawdę całe swoje życie był na utrzymaniu brata. I też no po prostu dotarło do niego w mojej głowie, ja sobie tak to tłumaczyłem, że no, za dużo, nie? Że ten brat jakby, że on pozbawia brata przyzwoitego życia. On by te pieniądze mógł, za te pieniądze, które wydał na Vincenta, mógłby naprawdę kupić mega dom, tak, z mega ogrodem i żyć po prostu. W filmie to jest to zresztą wyartykułowane dosadnie, tak. Jest jakby jasna sprawa. Ale wiesz co, Vincent Vincentem, Boryna, bo Vincenta Van Gogha, no mówię, zna świat, tak? Natomiast Boryna w Polsce przynajmniej, to jest Raymondowski kraj, to dzieci w szkole czy uczniowie nawet jak nienawidzą go. Nawet jak nienawidzą, nawet jak nie czytali, to wiedzą, znaczy słyszą Boryna i wiedzą, o co chodzi. Potrafią połączyć, wiesz, ołówkiem tytuł chłopi z bohaterem. Ja odszukałem taką anegdotę. Wiesz co, nawet się nie zbłaźnię, znów pytając cię w tym samym kontekście, jak mówiłem o Vincenta, który przylgnie, prawda? Nie będę cię pytał, czy się nie obawiasz, że Boryna, wiesz, zostanie z tobą na zawsze, ale Ignacy Gogulewski, odtwórca roli Boryny przed laty, tak, u Jana Rybkowskiego, mówił o tym, o wyborze tej roli. Zresztą doskonały aktor, który żyje, ma 10 lat, pozazdrościć formy i życzę tobie i każdemu, żeby w takim wieku tak dobrze się trzymał. Powiedział, że kiedy usłyszał o tym, że tą rolę, czy propozycja padła roli, powiedział, że raczej nie, że on woli inne kreacje. I tam jest taka opowieść też fajna, barwna, że Rybkowski tak na niego praktycznie, no może nie nakrzyczał, ale tak go zdyscyplinował, co on sobie wyobraża, i oczywiście przyjął tę rolę po chwili, nie? Ty rozumiem, nie miałeś absolutnie cienia nawet jakichś wątpliwości. Nie miałem, bo też, znaczy nie, ja musiałem przejść jakiś etap walki też o tę rolę. No, castingi, znaczy, cały proces? Tak. Znaczy on wiadomo, że był jakoś tam skrócony. Ja miałem skróconą ścieżkę przez to, że już Dorota z Hugh mnie znali z Vincenta, więc kiedy chcieli nakręcić ten teaser, który się ukazał jakby do chłopów, no to poprosili mnie, ale jasno mi wtedy powiedzieli, że to wcale nie jest pewne, że ty będziesz grał Antka. Po prostu chcieli to zrobić, żeby zacząć pozyskiwać fundusze i tak dalej, bo też to oczywiście musiało przejść swój proces malowania, pomimo że tam jest, nie pamiętam, 30 sekund, ale to też trzeba było namalować, więc jakby przygotować 100 obrazów produkcyjnie, tak, no jakby ogrom roboty. I oni to wykonali, a potem już rzeczywiście był cały proces castingowy, który też miał swój ciekawy przebieg, no pewnie to będzie jeszcze wielokrotnie opowiadane, ale było tak, że oni nie mogli znaleźć Jagny. Bo oczywiście no jakby obsadę w filmie buduje się od głównej postaci, a Dorota od początku miała tak, że no Jagna jest, że ona ten scenariusz napisała jakby od strony kobiet i od strony Jagny. Chciała opowiedzieć o tym świecie, co zresztą jest moim zdaniem kapitalnym pomysłem. I od początku było wiadomo, że Jagna będzie główną osią całej tej historii, więc chcieli zacząć budować obsadę od Jagny, ale nie mogli znaleźć, w sensie ciągle coś im nie pasowało w jakiejś tam, nie na etapie castingu, tylko jakby szukania w ogóle, wiesz, po zdjęciach aktorek.
No i w końcu stwierdzili, że na pewnym etapie pojawiło się tyle ciekawych dziewczyn, które mogłyby to zagrać, że trochę nie wiedzieli i zmienili decyzję i postanowili najpierw wybrać Antka Borynę, który jest no, jakoś z Jagną zespolony. No i tam rzeczywiście był casting. Ja się nagrywałem z niektórymi dziewczynami, które startowały do roli Jagny i inni aktorzy się nagrywali z innymi dziewczynami do roli Jagny. Aż w końcu przyszedł ten cudny dzień, kiedy Dorota zadzwoniła. Jesteś Antkiem. Tak, to pamiętam, że zacząłem wrzeszczeć do słuchawki. No, nie, no wiadomo, no, bardzo się cieszyłem i w ogóle nie miałem takiego... Słuchaj, ty w podstawówce byś prymusem to kochałeś, znaczy, to dopiero przed tobą. Czyli rozumiem, że marzenie się spełniło z dzieciństwa. Kurczę, wiesz co, nie, no to jest też takie, to można by, podejrzewam, godzinami gadać, ja też się nie czuję uprawniony, bo pewnie trzeba rozmawiać z reżyserami obsady, ale jakby te procesy decyzyjne, które się odbywają jakby za kulisami, wiesz, to czego tak naprawdę nie wiemy o powstawaniu filmu, a co zresztą ma ogromny wpływ później jakby na kształt tego filmu. Zresztą nie na darmo, nie tak dawno pojawił się apel w ogóle do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, żeby na festiwalu w Gdyni przyznawać również nagrodę dla najlepszego reżysera obsady. Bo świat idzie już w tym kierunku. Zdaje się, że nie wiem, czy Oscary już przyznają. Nie śledziłem tego, ale wiem, że też jakby całe Stowarzyszenie Reżyserów Obsady ze Stanów Zjednoczonych też właśnie chciało zawalczyć o to, no bo w ich rękach tak naprawdę jest, można powiedzieć, spoczywa ogromna część pomyślności danego projektu. To, jak ludzie, wiesz, działają na siebie wzajemnie, jaka jest chemia pomiędzy dobranymi aktorami, czy się dogadują, czy się nie dogadują, wiesz, jakby spasowanie tych wszystkich elementów, a i oczywiście im więcej, większa obsada w filmie, tym to zadanie jest trudniejsze, oczywiście, bo jakby musisz całą konstelację ludzi stworzyć. No to wiesz, to jest ciekawe, bo dla kinomana, czy nawet dla nie kinomana, dla widza po prostu, no to jest taka magia, jak kiedyś, nie pamiętam, który to wielki bębniarz mówił, że do młodych bębniarzy, nie przejmujcie się, jak popełnicie błąd na koncercie i tak ludzie nie wiedzą, że wy za centralą jeszcze robicie coś nogą, nie? Czyli to jest, wiesz, ta magia taka, której nie widać, nie? A ma rzeczywiście wymierny wpływ. A powiedz, czy w ramach castingów ty spotkałeś, nie wiem, znajomych albo kogoś, kogo znałeś tylko z ekranu? Ktoś tam się starał o rolę? Znajomych? Nie. Jakby wszystkie te osoby były właściwie dla mnie, wiesz, no świeżo spotkane i... No to też jest trudne, kurczę, no wiesz, przychodzisz na casting i nagle, zresztą tam były wybrane dwie dosyć intymne sceny na wysokim diapazonie takim emocjonalnym pomiędzy Antkiem i Jagną. No jakby granie tego, wiesz, z różnymi dziewczynami, które startują do roli, wiesz, 4 czy 5 razy w ciągu jednej takiej sesji nagraniowej, no jest trochę, wiesz, tak można... Można oszaleć, bo patrzysz komuś w oczy, wiesz, tak. Mówisz coś do niego o emocjach, a pół godziny robisz to, pół godziny później robisz to samo wobec kogoś innego, więc no jest takie... A potem jeszcze raz i jeszcze i być może jeszcze. No to trudno sobie wyobrazić, ale wiesz, dla mnie takie jest usprawiedliwienie, znaczy rozumiem, trafia to do mnie, natomiast aktor mimo wszystko to w tym chodzi chyba, nie? Że ty musisz przywołać coś. No tak, ale wiesz co, no mimo wszystko jakoś... Ja nie mam aż takiego doświadczenia, jeśli chodzi o film, nie? Bo w teatrze to jednak jest inaczej. Znaczy, masz ten czas pracy, 2 miesiące, powiedzmy, że to jest taki optymalny czas na robienie spektaklu w teatrze. Wiadomo, że czasem to jest dłużej, czasem krócej, bo bywa, że 1,5 miesiąca. Mówię o takim, wiesz, pełnowymiarowym spektaklu, nie czytaniu i tak dalej. No ale masz te 2 miesiące, żeby się docierać jakby z ludźmi i bez znaczenia, czy to jest, wiesz, teatr w Legnicy, gdzie jest stały zespół, który się dobrze zna, czy to są ludzie dobrani jakby, wiesz, do jednego projektu, powiedzmy wszyscy są gościnni, nie? Ale to jest jakby czas, w którym poświęcasz na próby, żeby się docierać, żeby szukać innych rozwiązań na sceny i tak dalej, a tu jakby musisz mieć taką gotowość... Okej, a w tym momencie już takim, wiesz, konkretnym, czyli jak zaczynasz premierę, czy w ogóle gracie przedstawienie, albo jak macie plan zdjęciowy i akurat jakąś konkretną scenę gracie, bo to też jest zupełnie co innego, prawda? Wychodzisz na deski sceny i jesteś tą postacią przez ileś czasu, a no jednak na planie co chwilę ci ktoś przerywa, tak? Ta koncentracja ulatuje, mam wrażenie, tak jako laik z zewnątrz. Tak, wiesz co, ja też miałem tak, że jak zacząłem uprawiać tę drugą część zawodu, czyli to aktorstwo filmowo-serialowe, to rzeczywiście było tak, że
Tak jak się mówi, że wiesz, że to są dwa różne zawody. Ileś razy słyszałem takie zdanie. No i zacząłem się zgadzać z tym, bo trochę zupełnie innego rodzaju skilla to wymaga. Czy w sensie, wiesz, startuje spektakl, masz inspicjenta, który wszystkiego pilnuje, są, wiesz, garderobiane, rekwizytorzy, jakby każdy ci w tym pomaga, żeby twoje skupienie nie umknęło, nie? Możesz sobie łazić, nie wiem, nawet jak pójdziesz na fajkę i to możesz pójść w takie miejsce w trakcie spektaklu, że nie spotkasz nikogo, nie? I jakby możesz utrzymywać swoje skupienie, jak masz duże zadanie. A w filmie rzeczywiście jest tak, że możesz, wiesz, masz już ten stan, wszystko jest super, ale nagle stop, bo światło nie takie, bo wiesz, bo leci dokładnie, samolot, bo coś tam, wiesz, i to jest takie i musisz dalej utrzymać jakby ten stan. Jest, nie? To biorąc pod uwagę wszystkie przeciwności, wszystkie trudności wykonywania tego zawodu, jest to duży problem? Nauczenie się, znaczy granie tego po prostu. Ja myślę, że to, wiesz co, to jest kwestia takich predyspozycji, które ktoś ma, a ktoś inny może nie mieć. To nie znaczy, że go to jakoś pozycjonuje w tym zawodzie, wiesz. Ja mam tak, ja na szczęście mam, ja odkryłem w sobie to. Ja mam dużą taką porcję skupienia i tego, że wiesz, właściwie też to, że filmy nie są kręcone chronologicznie, że wiesz, ja na przykład zaczynaliśmy kręcić Chłopów od ostatniej mojej sceny, od sceny, która właściwie jednej z zamykających film i kręciliśmy jeszcze w tak zwanych zdjęciach uciekających, dlatego że już były końcówka Sianokosów, a było kręcone w polu i potrzebne było, żebym jak wiesz, kosił po prostu kosą, ścinał zboże. No i musieliśmy to nakręcić tam bez mała 2 tygodnie w ogóle przed startem zdjęć jeszcze, więc ja nagle nie mając, wiesz, przepracowanej tych wszystkich rzeczy, które później się wydarzyły na planie, ty właściwie, wiesz, bo to też masz w głowie, jak będzie wyglądała scena, jak tam przebieg jak w życiu, twój wiadomo. Z Jagną, a potem spotykasz się tak. Z aktorką, jest plan i nagle, wiesz, to co powstaje jest też trochę czy daleko inne od tego, co ty sobie wyobrażałeś. Więc, wiesz, ja nie wiedziałem nic, jakby w tamtym, znaczy wiadomo, że byłem przygotowany, wiesz, zrobiłem wszystko, żeby się przygotować jak najlepiej, ale mimo wszystko nie miałem takiego poczucia, że mam w sobie tę postać już, nie? A nagle gram, wiesz, scenę, która jest mega ważna, no i rzeczywiście później jest taka, wiesz, rozmowa też z Dorotą, że no słuchaj, no dzisiaj inaczej bym to zrobił, nie? Słuchaj, to chyba też jest takie naturalne, chociaż to trzeba złapać, żeby to, wiesz, uchwycić, żeby to zrozumieć, nie? Tak. Ja kiedyś, to tak może z kosmosu przykład, ale kiedyś robiłem materiał, reportaż z tatuażystami. Powiedział mi facet, że czeka się 2 lata czy 3, bo to taki, wiesz, zrobiła się moda na tatuaże, wiesz, dzieci tatuują sobie ludzie wszystko, to już nie jest jakaś tam grypsera. I facet mówi, 2-3 lata się czeka, ale jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś, kto zamówił tatuaż, przyszedł za 2 lata i chciał to, co wybrał sobie 2 lata temu, nie? Tak. A powiedz, a kosiłeś kiedyś wcześniej? Słuchaj, tak, ale to też wstyd się przyznać, złamałem kosę u ciotki na wsi. No czemu? To chyba duma. Nie, no bo tak wiesz, wyrwałem się, zobaczyłem, stoi 7, no to mówię, spróbuję, no co, jak już jestem na wsi. Ja bardzo lubię, bardzo fajną mam rodzinę taką na wsi od strony mamy. I właściwie co wakacje tam jeździliśmy, więc jakby wiesz, te wszystkie takie też obrządki wiejskie nie były mi obce, bo jak spędzasz tam 2 tygodnie czy miesiąc przez większość lat dzieciństwa, no to jednak zostaje, nie? Ale złapałem się kiedyś rzeczywiście za kosę, no tyle, że na podwórku chciałem jakieś, wiesz, haszcze ściąć. Trafiła kosa na kamień, tak? Trafiła kosa na kamień, dokładnie. I potem ciotka tak za każdym razem za mną chodziła, mówi, 7 mi złamałeś. Słuchaj, no to już coś, ale to trochę już miałeś jakiegoś research, czy wewnętrzny stan ducha, wiesz, Boryna wkurzony na maksa, wiesz, kipi w nim i kosi to. co robiłeś, jak przygotowałeś się do tej roli? Bo też gdzieś znalazłem informację, że podchodzisz tak staroszkolnie, chociaż nie wiem, czy na tym poziomie jest w ogóle dopuszczalne inne podejście, że wchodzisz w tą postać, że starasz się ją zrozumieć. Anthony Hopkins gdzieś tam sprzedał kiedyś informację, że jak uczył się Hannibalu Lectera, studiował go, to patrzył na krokodyle, które jedzą, nie? Co ty robiłeś, jak się szykowałeś do borynowania? Było coś takiego? Słuchaj, no ja przede wszystkim mocno się wczytałem w to, co zapisał Raymond i może to brzmi jakoś banalnie, to jednak, wiesz, odkrywanie tego dużo mi dało, w tym sensie, że przeczytałem wnikliwie książkę, ostatnio zresztą jak wracałem do niej, do swoich notatek przed tymi dokrętkami, żeby sobie przypomnieć, no to książka tej grubości, tam jest po prostu mnóstwo zakładek, mnóstwo pokreśleń, jakichś fragmentów, które były dla mnie ważne, wiesz, które jakoś miałem takie, że działały na mnie, wiesz, no jakoś uruchamiały mnie po prostu, moją emocjonalność.
mnóstwo tego pozaznaczane. I też miałem okazję mieć wpływ na scenariusz. W tym sensie, że Dorota po prostu wysłała mi scenariusz jeszcze na długo przed zdjęciami. No i spytała, co myślę. Chciała się skonsultować mocno jakby tutaj. No i przegadaliśmy, słuchaj, wtedy 8 godzin. Non-stop wisząc na... To był czas już, kiedy pandemia wybuchła, jakiś kwiecień. Czyli to już było w zaawansowanym stadium, w sensie takim też, takim najbardziej hardkorowym, które pamiętamy, że wtedy naprawdę ludzie, wiesz... Trwoga. Tak, trwoga, dezynfekcja nawet wszystkich rzeczy, które przynosisz do domu i w wielu, w wykonaniu wielu ludzi i tak dalej. Zakupy na 2 tygodnie. Tak, więc no i wtedy się uruchomiło oczywiście te wszystkie zoomy, nie zoomy, więc my sobie spędzając, wiesz, spędziliśmy 8 godzin w ten sposób. No i jakby ja w tym scenariuszu również miałem pozaznaczane całą te rzeczy, które dotyczą Antka, czy mogą mieć wpływ na odbiór Antka. Jakby gadałem z nią otwarcie, że no jeżeli nie ma tego, jakiejś małej rzeczy, która jest, jest w książce, a na mnie działa, no to rozumiem, to wtedy tracimy jakby to, jakby przebieg tego, wiesz, bo to już jest rozmawianie jakby bezpośrednio z danym aktorem. Co jest jemu potrzebne do tego, wiesz, do pełnego zagrania roli. Bo Dorota zresztą fajnie pracuje i za to jestem jej mega wdzięczny, że ona bardzo ufa aktorom. I sama to zresztą wielokrotnie powiedziała, że, powtarzała, że skoro ona się decyduje już na to, żeby powierzyć komuś rolę, no to ona doskonale też jakby wyczuwa, że ten ktoś ją uniesie. I skoro on ją uniesie, a w większości to są po prostu świetni aktorzy, którzy się, wiesz, przygotowują, no to ona z założenia wychodzi, że ona mając, wiesz, mnóstwo innych rzeczy, którymi musi się zająć jako reżyserka, że ten aktor więcej wie o postaci niż ona. Wiesz, bo sobie przepracowuje te wszystkie przebiegi wewnętrzne, więc ona za każdym razem miała takie, coś nie było wiadomo na planie, no ale co myślisz, co on by zrobił, nie? Co by zrobił, w tą stronę idziemy czy w tę stronę, nie? Że to w tym sensie to było niesamowite, bo ciągle masz jakby takie poczucie będąc na planie, że masz wpływ na to, jak ostatecznie, wiesz, ta postać tego Antka Boryny, czy jakakolwiek inna postać, jak wyjdzie ostatecznie. To jest rozwijanie skrzydeł chyba, nie? Tak w pewnym sensie po prostu. No na pewno. Znaczy, wiesz, to jest też takie, jak świadomie podchodzisz do budowania postaci, a jeszcze film ma niestety to do siebie, że wiesz, no zagrasz coś, a potem w montażu się okaże, że w ogóle ci te role zmieniają, nie? Więc przynajmniej na takim etapie, na którym możesz mieć wpływ na swoją postać, no to jest strasznie fajne, że no czujesz się wtedy twórcą jakby przy niej, nie? Że nie jesteś jakby... nie wiem, panem aktorem, który ma tutaj odegrać, wiesz, kawałek rulki i do widzenia, tylko jakby no Dorota bardzo traktuje wszystkich zresztą, jak współtwórców i to jest, no tak, no to na pewno rozwija skrzydła i też daje dużo pewności siebie, wiesz, że ktoś cię traktuje w ten sposób nawet. No to na pewno cenna informacja i dobrze świadczy o pani reżyser. Natomiast, wiesz, tak mi przyszło do głowy teraz taki leitmotiv, ale mówiłeś o tym, że COVID, no bo no tak to się zbiega stąd nie stąd z czasem, że COVID trochę przeszkadzał w realizacji. I tak, wiesz, przyszło mi do głowy, czy wiesz, kręcenie w maseczkach, w blue maseczkach, bo to masz, wiesz, ekspresję. Słuchaj, ci nowi chłopi, tak chyba można powiedzieć, myślisz, że to jest szansa na to, że ten nasz Raymond, nasza literatura się troszkę sprzeda na świecie? Bo ja czytałem o tym, że tak, po pierwsze jest już umowa na dystrybucję, zresztą patrząc na Vincenta, to trzeba zakładać, że to gdzieś będzie już międzynarodowy projekt, tak? Jest umowa na druk w klasyku z Pingwinem, na całym świecie też. Tak, to tak, masz jakieś nadzieje z tym związane? Bo to jest bardzo polskie, na wskroś polskie. Słuchaj, ale mam, współczesne. To może pojadę tak mocno, ale nie mam nadziei, mam pewność, że tak będzie. I to jest jakby, to się bierze z kilku rzeczy. No, przede wszystkim, że znam tę ekipę i wiem, jak oni serio podchodzą. Ja na przykład pierwszy moment, jak usłyszałem, że oni chcą robić chłopów, to miałem takie, chłopów? Że to jest, wiesz, to w ogóle jakby ktoś wyciągnął z szafy jakiś taki, tak mi się wtedy kojarzyło, jakiś wyleniały kożuch i próbował teraz z tego zrobić, wiesz, no główny produkt, który Karl Lagerfeld będzie za chwilę sprzedawał i wciskał ludziom, wiesz, na pokazach mody, nie? Że to jest trochę tego rodzaju zabieg.
Więc miałem takie, że o co chodzi, nie? Ale tak naprawdę ja nic nie wiedziałem o tej książce. Znaczy wiesz, we mnie została właśnie takie, taka pamięć z tych nieszczęsnych czasów liceum, tak. Na które myślę wiele osób się obraża i w ten sposób niestety zapamiętuje tę książkę. Oczywiście pierwsze co to opisy przyrody na wiesz, 60 stron i tak dalej. Ale jak ja przeczytałem tę książkę, wiesz, już w tym wieku, z tą wrażliwością i te rzeczy, które są z tymi przeżyciami, jakby też po prostu, wiesz, z historiami życiowymi, które mnie dotyczyły, z tymi namiętnościami, które się pojawiły, wiesz, do tego momentu, no to nagle miałem takie, no ja pierdzielę, no to nie jest książka tak, ale... dla nastolatków, nawet do przerabiania, bo to robi tej książce naprawdę mega krzywdę. Nie, wiesz? Na tej świadomości, na tej życia. Natomiast wiesz co, bo to znowu zataczamy koło, bo to jest ta czcianka. Wracasz do czcianki, wracasz do chłopów, do wszystkiego wracasz, jest inaczej, prawda? Nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki. Tak, ale poczekaj, bo jeszcze ci odpowiem, skąd ta moja pewność. Przeświadczenie, że będzie... Tak, i nawet pomimo, że wiesz, że tak zareagowałem, to jak przeczytałem tę książkę, to ja pierdzielę, jakie to jest, to są uniwersalne ludzkie historie. I nieważne jest to, że to jest wpisane w kulturę polską, jakby wiesz, początku XX wieku. To jakby nie ma znaczy przełomu XIX-XX wieku. Nie ma to znaczenia, bo tą książką rządzą namiętności. Jakby te relacje między ludźmi, to jest, wiesz, no, historie miłosne, wiesz, ktoś się w kimś zakochuje, jeszcze to jest tak dziwaczne, no bo w sumie wiesz, ojciec i syn kochają tę samą kobietę, wiesz, Antek jest zakochany w Jagnie, ale ma żonę, a ta Jagna, wiesz, jakby wychodzi za mąż za jego ojca, wiesz, no to jest jakieś mega, mega ciekawe. No i Raymond, też, proszę Państwa. Tak, i pewność wynika z tego, że znam tę ekipę, wiem jak oni serio podchodzą i że oni też już mają takie głosy, bo właśnie jak rozsyłali sam scenariusz do sprzedażowców jakby za granicą, no to ludzie, którzy to czytali, no to jest świetne. Słuchaj, bo ja tak chciałem tylko wtrącić, bo ty mówisz o tym, że jak sobie usłyszałeś chłopi, to ten kożu, wiesz, tak. Ta pani weszła w tym płaszczu i z nim wychodziłeś, nie? Natomiast ja tak nie miałem, bo ja akurat, źle czy dobrze, informacja wpadła na mnie z internetu, wiesz, ona wpadła na mnie ze zdjęciem. Okay. I powiem ci, że jakby to zdjęcie, ten obraz, który miał sprzedawać, to nie był teaser, chyba tylko jeden plan, właśnie wiesz, na tych polach, tak, polski tak. Krajobraz typowy, to w ogóle, mnie, wiesz, kupiłem to tak w ciemno, nie? No i tam nie było nawet skojarzenia chłopi, tylko było wow. Nie? To jest po prostu piękne, takie, nie wiem, może być sielankowe, może być jakie chcesz tak naprawdę, ale jest piękne. Mamy prawo się o swoje dopominać. A jako te woły harowaniem we dnie i w nocy za parobków, a teraz co? Jej wszystko zapiszesz? Tej latawicy? Że to łakudra jest, że wywłoka, to cała wieś wie. Cały świat nawet. A spał z nią kto chciał. Czyli co, wierzymy w chłopów podbijających świat, bo jak czytasz sobie opis, jeszcze przepraszam, jak czytasz opis tego filmu, nawet chyba na Filmwebie już jest na serwisach IMDb i tak dalej, jakiś wstępny opis, to się pojawiają słowa dramat, romans, wiesz, to są uniwersalne patenty, tak. Które sprzedadzą każdy film dobrze zrobiony. Tak, znaczy wiesz co, no, ja się nie znam na tym, nie wiem jak się sprzedaje filmy, wiem, że oni to wiedzą i wiem, że zrobią to świetnie. Wiesz. Tak, ale no tak jak powiedziałem wcześniej, znaczy te rzeczy, które tam są,
Wiesz, to nie chcę trochę tak mówić, bo to jakby wyjdzie, że umniejszam jakby czyjąś pracę, ale tak naprawdę jakby prześledzić, wiesz, historie, które się przewijają w tym Netflixie, czy wiesz, na tych wszystkich serialach, które oglądamy, to są tak naprawdę te same kalki, które są powtarzane, tylko w innych konstelacjach. Dlatego słowo reboot tak się pojawiło. Dokładnie tak, że to masz, wiesz, to jest trochę inaczej układane, są te same klocki dramaturgiczne, nie? Mhm. Przez scenarzystów, czy wiesz, i twórców tych historii. A tu z kolei jest tak, że to jeszcze osadzone, wiesz, w tej naturze, która też jest po prostu mega... Ja nie miałem w ogóle problemów z tym, wiesz, z przebrnięciem przez 10-stronicowy opis ruszających się listków na drzewie, teraz jak to czytałem, bo ta książka jest tak skonstruowana, że ten opis przychodzi w momencie, kiedy po prostu już tyle się tam wydarzyło, że wiesz, nagle... Tempo, no? Trzeba odetchnąć, nie? Trzeba odetchnąć. I on ci nagle opisuje te listki, wiesz, ten szum płynącej wody i nagle masz coś takiego, że łapiesz, okej, dobra, to się wyspokajamy, nie? I za chwilę znowu się wydarza, wiesz, jakiś ogień w tej historii, nie? Ja tylko chciałem jeszcze dodać taką jedną obserwację, że oglądając Vincenta, i to też nie jest jakiś mój wymysł, czy jakiś mój oryginalny punkt widzenia. Te obrazy tworzone w stylistyce, w stylu Van Gogha, jeszcze przy ruchomych przejazdach, wiesz, one szalały, nie? Tło, wszystko migotało, faktycznie pojawiły się opinie, że ludzie mieli czasami problem, żeby skupić wzrok. Tak. Tutaj tego nie będzie, mam wrażenie. Właśnie jest jasność, są inne kolory i ta sielanka wsi, która pochłania, tak wiesz. No przede wszystkim ilość szczegółów, nie? Która jest jakby w tym malarstwie, na którym oni się wzorują, czyli młodopolskim. Jest tak duża, że no czasami naprawdę ten obraz jest no takim odwzorowaniem fotograficznym wielu rzeczy. I przez, no wiesz, Vincent malował jednak formą, swoją techniką, wiesz, która grubym pędzlem, zresztą te ilości farby, które on zużywał, które widać na tych obrazach i dzisiaj się tym zachwycamy, super. Tylko, że wiesz, no jakby w efekcie finalnym rzeczywiście film, próbując naśladować to malarstwo, był dla niektórych nieznośny i też jakby spotkałem z takimi głosami. Cięższy taki w odbiorze. Ciężki, wiesz co, ale nawet niektórzy nie byli w stanie w ogóle go obejrzeć, nie? Nawet się z tym spotkałem, że ktoś komuś tak bardzo, wiesz, to migotało i... wiesz, rozpraszało go, że nie był w stanie oglądać filmu, więc jakby to rozumiem. Tu wydaje mi się, że pomimo, że to też będzie 12 klatek na sekundę, to przez jakby rodzaj malarstwa ten obraz będzie dużo bardziej płynny. To zresztą już widać po tych testach, tak, które, tak. Wiesz, które oni zrobili i po tych fragmentach, które ja miałem okazję zobaczyć jakby bezpośrednio u malarzy w studiu, tych już namalowanych fragmentów. Mi się też wydaje, tylko nie wiem na ile to wynika z tego, że jestem po prostu Polakiem i że Raymond, wiesz, tworzył w naszym kraju, pisał w naszym kraju, natomiast tak jakoś wydaje mi się, że właśnie ten styl malarstwa, że ci chłopi przedstawili, no wieś Polska, a właśnie tu ta polskość będzie mocno uderzać, że w tym to się zawiera. I dlatego pytałem cię, wiesz, o twoje odczucia co do tego, w związku z umowami na dystrybucję, jak świat na to zareaguje. Bo to jest najważniejsze, żeby sprzedać, ciągle używam tego słowa, żeby pokazać swoją tożsamość, tak, w tym uniwersalnej historii. Myślę, że to jest w ogóle kapitalna rzecz dla promocji, no wiem, że to takie patetyczne zdanie będzie, ale wydaje mi się, że to będzie gigantyczna promocja w ogóle polskiej kultury, bo głównie polskie malarstwo jest jakby brane na warsztat. Polska literatura, polska muzyka, wiesz, jakby wzięta z ludowizny, co jest mega w ogóle moim zdaniem krokiem też, znaczy trochę naturalna decyzja, jakby wydawałoby się, nie, robiąc tego typu film. Natomiast oni mocno zaskoczyli się, wiesz, no, proponując to Lukowi, właśnie, który... wiesz, no jakby jest producentem muzycznym, robi swoją muzę, która jest kompletnie no inna, dobra, do tej pory. Ale się zastanówmy, bo Luke zrobił projekty, on to jest artysta czy muzyk, to jest, ciężko go zaszufladkować. Tak, bo i to jest właśnie jako, super. Jako to rapera, jest super, tak? Bo wiesz, on potrafi, on jakby słyszy, mam wrażenie, potencjał. Ale robił takie projekty. I dla mnie to jest takie, wiesz, instynktowne, ale też daje ogromne pole manewru. Natomiast chciałem cię zapytać, czy wygraliście coś do muzyki? Jak to jest? Bo w teatrze ta muzyka... Właśnie. Tak, słuchaj, no a tak, i to też było przeciekawe, bo trochę tańca było w chłopach i mieliśmy układy taneczne. I w związku z tym, że mieliśmy układy taneczne, to musieliśmy je wpisać jakby w konkretny kawałek muzyczny. I to było...
Luke po prostu musiał przygotować pod te tańce nasze tę muzykę wcześniej, bo wiadomo, że on teoretycznie można by powiedzieć, no że tak. Teraz ma mnóstwo czasu na to, tak, żeby dokładnie. Siedzieć w studio i wiesz, i sobie komponować, i sprawdzać, i wiesz, ewentualnie z czegoś zrezygnować i tak dalej. I oczywiście, że wiesz, jakby forma muzyczna dalej mu daje takie możliwości, ale jednak ta struktura już jest, musi być zachowana. Więc świetną muzę zresztą zrobił, no, to jest jakby przynajmniej te fragmenty, do których my pracowaliśmy. No parę miesięcy to trwało. Ja właściwie jeździłem czasem co dwa tygodnie, czasem co tydzień na weekend do Warszawy. Wtedy oczywiście mieszkałem w Legnicy jakby na stałe, więc na te próby i po parę godzin dziennie ćwiczenia. Zresztą świetną mieliśmy też choreografkę Danielę Komenderę, która naprawdę nieźle z nami tam powywijała. I potem mieliśmy no, dumę ogromną na planie, jak wiesz, zaczęliśmy to kręcić i ludzie tak mieli, ja pierdziele, ale byście robotę wykonali. No to jest, wiesz, no i od razu masz takie, że to cię mocno jasne. Uskrzydla. Ciekawe też było to, że wiesz, jakby na etapie prób, jak Hume mnie spytał, wiesz, ile razy będę w stanie to zatańczyć, nie? No bo podstawowe pytanie producenta, w sensie ile razy będziemy mogli to nagrać. Ale było pół roku siłowni. Tak, no i to też. Ale jakby cały ten układ, jeden i drugi, no ale jeden zwłaszcza, był mega wyczerpujący dla mnie fizycznie. Ja miałem także te pierwsze podejścia, ja nie byłem w stanie zatańczyć całego układu. Jak mieliśmy już ułożony cały, wiesz, to nie byłem w stanie po prostu fizycznie. Dużo podnoszeń, wiesz, partnerki i tak dalej, jakieś... No po czym oczywiście, wiesz, jakby to się ciało przyzwyczajało do tego wszystkiego, aż nadszedł taki moment, że tańczyłem i to nawet po kilka razy, więc ja powiedziałem, że no 6 to max i to i tak będzie problem. Nie? Ostatecznie skończyło się na 9. Jak to bywa w takich... Jakbyś powiedział 9, to było 15, nie wiesz? Dobra, ja sobie osobiście naprawdę sporo obiecuję po tym filmie, ale też po muzyce właśnie, bo tak jeszcze wspominam Vincenta i ja mam takie wrażenie, że ta muzyka naprawdę ogromną robotę odegrała, tak. Szczególnie przy retrospekcjach, przy scenach dramatycznych, to jest to, co niesie, nie? Więc tutaj też mam takie wrażenie, tylko że z tym jakby dużo większą dawką tej polskiej tożsamości, tego folkloru, że będzie to porywać. Powiedz mi tak, bo ja chciałem cię zapytać o to, czy grałeś tę muzykę, bo w teatrze ta muzyka towarzyszy. Jeżeli ona jest, to jest grana, tak? W trakcie spektaklu. W filmie to właśnie się tak troszkę rozwarstwia. Tak, no bo trochę nie masz, wiesz, jakby ten proces produkcyjny jest odwrócony, nie? Że najpierw kręcisz zdjęcia i potem, nie wiem, kręcisz, bardzo często tak jest zresztą, że nie jakby ze moich doświadczeń, ale ostatnio ktoś mi opowiadał, że była kręcona scena zabawy, domówki jakiejś. No i właśnie po to, żeby dobrze było słychać dialogi, no była kręcona bez muzy, no wiesz, a każdy wywija, nie? I teraz pytanie, w jakim rytmie wywija, nie? Tak właśnie, wiesz, no to jest zawsze takie, jakby to, co się dzieje w ogóle, też ostatnio ładne zdanie słyszałem, że kino to jest takie oszustwo, że wiesz, że ludzie nie mają po prostu bardzo często pojęcia, jak często są oszukiwani po to, żeby wiesz, coś finalnie wyglądało na wiesz, w kamerze tak, a nie inaczej. Więc na przykład taka bzdura, nie? I to... tak, to ładna historia, bo to podobno Jacek Braciak miał coś takiego ostatnio na planie, żeby nie było śladów. Nowy film przyszedł do kin, tak. I on właśnie jak tam właził na ten, to mi kumpel opowiadał, wiesz, jakby mój znajomy, który mówi, on tam, wiesz, grał jednego z tych uczestników imprezy, no i Braciak podobno miał coś takiego, że no dobrze, rozumiem, że gramy dla dialogów bez muzy, ale puśćcie mi poziom głośności tej muzy, żebym ja wiedział, jak głośno powinienem mówić, nie? I on wtedy miał takie wow. I od razu czujesz, że masz do czynienia, wiesz, z taką profeską totalną, że no to jest jednak ważne, nie? No, oczywiście. Wszyscy no. Wiemy, że wchodzisz do jakiegoś klubu, gdzieś napierdziela muza, no to masz inne gadanie, nie? Też inną ekspresję ciała, nawet to się na wszystko przekłada, nie? Że chcesz być, wiesz, bardziej wyrazisty, słyszalny i tak dalej, więc
No niby coś, wiesz, o czym nie pomyślałbyś, nie? Jakby w takim pierwszym tym, a nagle doświadczeni aktorzy mają tak, że to jest... No ale to tak jak mówiłem, no, Jacek Braciak też wie gdzieś, jego ścianka też inaczej podejdzie do chłopów Raymonta i tak dalej. Ale wiesz co, wspomniałeś o ściemnianiu i to wiadomo, to jest kino, tak? Już samo słowo jakby przywodzi na myśl skojarzenia trochę takiej, wiesz, dymu i luster, nie? Natomiast a propos ściemniania, a propos poszukiwania widzów, to gdzieś tam, może to nie jest najbardziej popularny fakt, ale gdzieś krąży taka historia i to w sumie jest logiczne, jak się zastanowić, że aktor musi mieć dobrą pamięć. Szczególnie teatralny zakładam, tak? Ty te kwestie masz w głowie potem? Masz problem z wyrzuceniem, czy wyrzucasz? Bo wiesz, dzisiaj jest inaczej. To jest, moja pamięć jest w ogóle przedziwna. Bo ja, wiesz co, potrafię bardzo szybko coś zapomnieć, a z drugiej strony, i to też koledzy zawsze się ze mnie śmiali, i w Zielonej Górze już to miałem, i tutaj w Legnicy, że na przykład mamy wznowienie, po dużym czasie jakiejś sztuki. No i mamy inspicjentów, którzy, wiesz, jakby po to są, wiadomo, że każdy sobie przypomina tam swoje większe partie tekstowe, ale jakby inspicjent siedzi z tekstem i na próbie wznowieniowej właśnie podrzuca teksty, wiesz, jak ktoś zapomni. I bardzo często mają miejsce takie sytuacje, że zanim inspicjent znajdzie, wiesz, czy nie, wiesz, nie zawsze jest jakby w punkt w danym momencie, wiesz, monologu czy czegoś, no to ja podrzucam jakby za inspicjenta, nie? Że nie wiem, dlaczego moja głowa to zapamiętuje, mam tak, że nie wiem, nie chcę tego. Jesteś rezerwowym inspicjentem. Nie, tak? Chcę tego, ale to robię, wiesz, znaczy zwłaszcza w scenach oczywiście, w których jestem, w których gram, ja nie muszę nic w nich mówić, często tak jest, że wiesz, jakby nie jestem uczestnikiem dialogu, ale pamiętam dialogi po prostu kolegów. Co, ja wkurzyło to kogoś kiedyś? Nie, to raczej jest, wiesz co, no takim powodem to wiesz, do żartów i do wcipów, że jak inspicjent wyszedł do toalety czy coś, to Robert Barszczu, co tam mówię? Nie? Kurde, siedziałem 40 minut, wyszedłem tylko i trzeba nie podrzucić tekst. Ale słuchaj, a może masz jakąś taką przygodę, czy znajomego, koleżankę, kolegę, którzy jakieś w związku z tym jajem przy waszych przedstawieniach wychodziły, że nie wiem, że miał kłopot z pamięcią, czy przekręcał słowa kiedyś? A wiesz co, no to, że przekręcenie czy zapomnienie tekstu, no to myślę, że się zdarzyło każdemu aktorowi, nie? I zresztą taki klasyk, w ogóle to jest klasyczny sen aktora, jest taki, że wychodzisz na scenę, grasz główną rolę, jesteś przy widowni, masz zacząć monolog i nie wiesz nic. Nie wiesz nic, po prostu wiesz, totalnie, biała plama. Wiesz, nie chodzi o to, że ci jest słabo, zaczyna ci się robić słabo, bo po prostu nie pamiętasz tekstu, nie wiesz, co masz powiedzieć. Przychodzisz do szkoły nago, tak? Tak. Kliszej, wiesz. Więc to jest, no ja miałem wielokrotnie takie sny, nie jakoś na szczęście, nie na masę, ale zdarzały się. I jak sobie, wiesz, gadamy, tak ten, no to każdy właściwie aktor to miewał. Ale z tą pamięcią, wiesz co, to jest takie pytanie, to ono bywa irytujące w tym sensie, że jak spotykasz, wiesz, ludzi, którzy tam na przykład, nie wiem, po spektaklu przychodzą, czy jest rozmowa, czy jeżeli to jest, wiesz, kojarzą cię z serialu czy filmu i proszą o autograf, no i znaczy takie, kurczę, jak wy tyle możecie się tyle tekstu zapamiętać naraz? Nie? Serio? Takie no mnóstwo pytanie? Razy to pada, wiesz, to w tym sensie, no? W tym sensie to bywa irytujące, że masz takie... Wiesz, dla nas to nie jest najtrudniejsza część tego zawodu, nie? Oczywiście. I to jest wręcz najbardziej błaha część tego zawodu. Wiadomo, że opanowanie dużej partii tekstu, to na przykład, wiesz, jak były Dziady robione w całości w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Widziałem tam nie całość, bo one w całości trwały tam kilkanaście godzin, jak już nie pamiętam, ale to w ogóle maraton, oni chyba dwa razy go tylko zagrali w całości, ale jakby poszczególne części. No to bez żadnych skreśleń, bo taki był, wiesz, taki był zamysł, żeby robić po prostu wszystkie litery, które Mickiewicz zapisał. No i jak to oglądasz, ja siedziałem na widowni, no to masz ogromny szacunek do tych aktorów, że oni po prostu wkuli to wszystko, nie? Zwłaszcza, wiesz, no, wiersz. Ale słuchaj, to dochodzimy do wniosku, że to jest taka predyspozycja naturalna, jak na przykład, nie wiem, mówi się, że lekarz musi mieć empatię, czy pielęgniarka, policjant, jakieś tam decyzyjność, że aktor jednak tą pamięć musi mieć na stanie, bo to jest warsztatowo podstawa. Pewnie, prawda? Tak, ale też wiem, że to, wiesz, jakby rzeczywiście, tak jak aktorzy się różnią, ludzie są różni. No to rzeczywiście jest tak, że komuś to przychodzi łatwiej, komuś innemu nie. I to jest... Okej.
To dobra, no widzisz, nie wiedziałem, że tak otrzaskany wątek poruszę tym pytaniem. Myślałem, że to nie do końca jest takie oczywiste, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem, wiesz, a to ta magia, która mnie oszukiwała widocznie. Natomiast pominęliśmy Wrocław, ale chciałbym do niego wrócić. I mam pytanie, czy ty z tą pamięcią to tak miałeś od zawsze, czy dopiero szkoliłeś się, jak na to lalkarstwo się zapisałeś? Co cię trzymało? Czemu, dlaczego miałeś to? Myślę, że od zawsze, wiesz, jakoś ja miałem tak, że pamiętam jeszcze jakieś, no, pamiętam dlatego, że moja mama to przypomina, a to jest, wiesz, takie niezręczne. Bo no, a tak jak kiedyś, jak byłeś, miałeś, że chodziłeś do przedszkola, coś tam, no to są takie historie, jak to mamy. Ale że ja już rzeczywiście od przedszkola miałem jakiś taki dryk do mówienia wszystkich wierszyków, lubiłem występować. Nic oryginalnego jakby w tym nie ma, ale rzeczywiście pamiętam później w podstawówce już zacząłem startować w pierwszych konkursach recytatorskich. Jakimś jakoś dziwnym trafem wybierałem sobie najdłuższe wiersze. W sensie takim, wiesz, że nie chodzi jakby o sam ten, tylko że jakby już coś z tą pamięcią rzeczywiście było. No ale to, co mówię, że też jakby potrafię bardzo szybko to wyrzucić z głowy, bo pamiętam, jak ja się uczyłem do matury, maturę pisałem z geografii, z przedmiotu. O Boże, współczuję. I świetna jest geografia, no co ty. I na przykład mapy świata, wiesz, politycznej i tej geodezyjnej, nauczyłem się w 2 dni. W 2 dni, znaczy wiesz, po prostu usiadłem i jechałem centymetr po centymetrze mapę świata, wiesz, nazwy krain, powtarzałem to sobie, po czym oczywiście tydzień po maturze, jakbyś mnie spytał, no dobra, tydzień po jeszcze pewnie pamiętałem, ale ze 2 miechy już... Nie jest mi to potrzebne, nie? No dobra, słuchaj, świat jest piękny, bo się różnimy, tak? No, to jest oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ale tak, jeszcze jedna noga w ten Wrocław musi pójść. Lalkarstwo, no jak to było z tym lalkarstwem? No lalkarstwo wyniknęło trochę z przypadku, w tym sensie, że ja zdawałem oczywiście też na wydziały aktorskie i tak naprawdę znam chyba tylko jedną osobę, tak, jedną osobę, ja, bo, która bo pracuje... możliwe, że jest ich więcej. Mhm. Nie. Jedną osobę, która zdawała tylko i wyłącznie na wydział lalkarski. Okej. Okay. Moja koleżanka z roku zresztą i pewnie dlatego też przez jakieś tradycje rodzinne, bo jej tata był lalkarzem. A czy ona pracuje w zawodzie? Tak. Pracuje w zawodzie jak najbardziej. Jest zresztą też wykładowczynią teraz na wydziale lalkarskim. Ale dlaczego o tym mówię? Bo niestety trochę jest tak, że ten wydział ma jakby nieszczęście w tym sensie, że przychodzą tam ludzie, którzy lalkarstwo nie jest ich pierwszym wyborem. Rozumiem. To jest tak, że każdy marzy, wiesz, o karierze, o dostaniu się do szkoły teatralnej, oczywiście na wydział aktorski, najlepiej do Krakowa albo do Warszawy. Ja do Warszawy w ogóle nie zdawałem, jakoś miałem tak, że nie wiem, coś się działo w mojej głowie, ja nie lubię Warszawy. Robert, ty płyniesz i to Warszawa cię sama miała przyciągnąć, nie? Ustaliliśmy. Może tak, no tak. Ale to się wzięło jakieś absurdalnie, natomiast poza Warszawą zdawałem wszędzie. I do Łodzi, i do Krakowa, i na wydział aktorski we Wrocławiu, i właśnie na lalki. No i los tak chciał, że dostałem się tylko na lalki. Byłem tam gdzieniegdzie w drugich etapach, ale jakby nie poszło. Na tych lalkach zostałem i była taka sytuacja, później pamiętam, bo oczywiście pierwszy rok, no to niektórzy biorą tak na przeczekanie. I duża część tych studentów, którzy lądują ostatecznie na wydziale lalkarskim, w następnym roku znowu zdaje na wydziały aktorskie, jakby chce zmienić, wiesz, szkołę. I części się to udaje, przeważnie niewielkiej, no bo to wiesz, jak masz 1 czy 2 takie przypadki na roku, to już jest dużo. Ale jakby tych próbujących jest, wiesz, no z połowa roku, myślę, że spokojnie. I ja miałem tak, że po pierwszym roku ja w ogóle nie miałem czegoś takiego, że chcę zdawać teraz na wydział aktorski gdzieś. Miałem tak, że się cieszyłem, że trafiłem do tej szkoły, że wiedziałem, jak ona działa na mój rozwój. W sensie takim, że to mi się po latach jak bardziej siebie poznałem, że jak ja bym wtedy, w tamtym okresie trafił do takiego Krakowa na przykład, to wydaje mi się, że mogłaby mi trochę, palma by mi odbiła. Nie? W sensie taka, wiesz, sodówka, artystowska, tak? Taka sodówka, taka niedobra. Nie? Na tyle, na ile znam siebie, chociaż oczywiście to, wiesz, to jest takie gdybanie, nie? Ale... Natomiast tam, i to jest z jednej strony zaleta tego wydziału, że on uczy pokory, a z drugiej jego ogromne też przekleństwo, bo potem wychodzisz się, wiesz, z takim, z jakąś, no nie traumą, ale takim poczuciem, że jesteś niepełnym aktorem, że jesteś taki w pół drogi, wiesz, jak szukasz roboty w teatrze, to jest tak...
No ale jestem po lalkach. Wiesz, po czym się okazało, rzeczywistość to bardzo szybko weryfikuje. Jest bardzo dużo dyrektorów, którzy uwielbiają aktorów po wydziałach lalkarskich, bo są po prostu wszechstronni. W sensie, wiesz, jakby nie ma problemu z rozmową o wyobraźni, nie ma problemu z tym, że jak trzeba ruszyć jakąś, no, bzdury teraz gadam, ale wiesz, poanimować element scenografii, to wszystko jest, jakby masz wyczucie, nie masz wyczucie formy, ale to nie znaczy, że oni, że lalkarze są lepszymi aktorami, absolutnie nie o Jednym tym mówię. Jednym z pierwszych wątków dzisiaj było to, że dyrektor Jacek Głom wziął z Wrocławia lalkarzy, tak? Tu mówisz o... Tak. No, znaczy, studentów. Tak, wtedy wydział... tak, z Wydziału Lalkarskiego, no ale też takich, umówmy się, którzy mocno działali w OFF-ie. Ja myślę, że Jacek w ogóle to lubi, jak ktoś ma, robi coś też poza. Nie? W sensie, że ma taki dar do wyszukiwania ludzi głodnych, że jak wziął tę czwórkę, no to podejrzewam, że nie dlatego, że byli po lalkach, tylko dlatego, że naprawdę rozkręcili świetny OFF-owy teatr we Wrocławiu i to jakby była ich ogromna zaleta. Nie? Czyli Wydział Lalkarstwa nie potrzebuje reklamy. Tam zawsze są ludzie, bo nawet w roli poczekalni takiej, brzydko mówiąc, tak? No dobra, no gdyby była potrzebna reklama, no to człowiek po lalkarstwie właśnie gra Brynę. Ale nie będzie. A to tylko... też jest, słuchaj, ciekawa historia, bo to z kolei kumple z teatru leją, że to jest tak, no ale no wiadomo, że ty jesteś po lalkach, no to ty nie możesz w normalnym filmie grać tylko w animowanym. No, dobij jeszcze z takich sucharów, takich oczywistych, przychodzi długowy aktor jak malowany. Nie? To jest pierwsza, druga produkcja w pełni malowana. Zresztą, jak już znowu o tym malowaniu, to może tak o tym Oscarze powiedzmy, bo to tak można różnie patrzeć na to, tak? Z jednej strony tak trochę, wiesz, gdzieś odległe i tak dalej, ale z drugiej jest nominacja, jest produkcja doceniona, to jakiś apetyt zawsze jest. A teraz, w tym momencie, biorąc pod uwagę, co o tym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o chłopach, o ich potencjale, o tym, jak to jest zrobione, no to na pewno już się o tym wspomina, gdzieś tam pojawiały się komentarze, nie? Oscarowe. Tak, czyli... tylko wiesz co, to jest właśnie, to się pojawia jakby w oczekiwaniu środowiska, wiesz, jakby filmowego, czy ludzi, którzy czekają na dany film, jakby mam takie poczucie, że ten Oscar, wiesz, nagle otworzy jakieś drzwi. Wiadomo, że to jest zawsze duża sprawa, nie? Jakby, co by nie mówić i ja na przykład, wiesz, ja prywatnie mam tak, że ja się nie zgadzam z tymi werdyktami oscarowymi. Dużo bardziej na przykład wolę Złote Globy i one jakoś częściej korespondują, wiesz, z tym, co ja uważam na temat danych filmów. A już w ogóle tak najbardziej to lubię filmy, które są w kaneńskie, jakby, ale to wiesz. Inny świat trochę. Inny świat, no dokładnie. Tak. Wiesz, ale co by się nie ma się co oszukiwać, że jednak Oscary mają jakiś taki prestiż powszechny, chyba najważniejszej nagrody filmowej na świecie. Nie? Kiedyś były takie lata u mnie osobiście, że co roku, kiedy były Oscary, to listę nominowanych filmów brałem i po kolei wszystko trzeba było obejrzeć, tak, bo był to gwarant jakiegoś, wiesz, jakiegoś poziomu. Natomiast ja absolutnie się z tym zgadzam, że to tak, no to jest promocja i to jest taki no, PR-owy taki boom, tak? Natomiast sam film no, obroni się, czy tego Oscara ma, czy nie ma, ale nie uciekniemy. Zgodzisz się od tego, że od tej dyskusji, że tutaj Oscar wisi w powietrzu, czy jest pisany, tak, chłopom, chociażby nominacja. Tak, tylko wiesz co, no to jest zawsze takie niezręczne mówienie, bo ja znam tych ludzi i wiem, że oni jakby, wiesz, podchodząc do tej pracy, nie myślą o tym, żeby zdobyć Oscara, nie? Znaczy co innego jest co innego jest na starcie, nie? Jest jakaś rzetelna rzetelność, jest autentyczna potrzeba zrobienia danego tytułu. Zresztą z chłopami było dokładnie tak samo. Bo Dorota po prostu czytała tę książkę, wiesz, wróciła do niej po Wincencie, jak oni jeździli po świecie, a mieli tych podróży sporo na różnych festiwalach i tak z tego, co opowiadali, to przez pół roku właściwie nie wysiadali z samolotu, że to było takie, wiesz, no, też męczące jakby fizycznie, ale i na te podróże wzięła ileś książek, między innymi chłopów i tak jakby wróciła sobie do tego i dała Hugh do przeczytania, a on z kolei do dzisiaj to o tym mówi, że czytał bardzo nieszczęśliwe tłumaczenie angielskie, on jest oczywiście Brytyjczykiem i mówi, że to tłumaczenie jest straszne. W związku z czym oni tak nakręcili, wiesz, teraz dookoła te wszystkie sprzedażowe rzeczy, że wyjdzie w tym roku, nie wiem czy przy okazji, wiesz, premiery filmu czy wcześniej, nowe tłumaczenie angielskie jakby tej książki, które będzie dużo bardziej współczesne, bo z tego co on mówił, no to jest trochę tak jakby, wiesz, złapać Szekspira w oryginale,
W sensie ten język jest po prostu tak przestarzały, że dzisiaj nikt nie mówi Szekspirem. Nie, to może nie jest dobre porównanie, bo wiesz, akurat Szekspir się broni. Ale ten Raymond podobno przepisany na ten staroangielski, niekoniecznie. Mhm. Nie? I no, on mówi, że tego się nie da czytać, a jakby im mocno zależy na tym, żeby te historie pokazać dzisiaj, nie? Uwspółcześnić. Samo podejście do tego, żeby Jagnę i kobiety uczynić, wiesz, głównymi bohaterkami, już świadczy o świeżym podejściu, wiesz, o świeżym spojrzeniu i o współczesnym spojrzeniu. To jest, może to jest prozaiczne, ale to się wydaje jednak bardzo ważne, bo no to tłumaczenie tak naprawdę człowiekowi, który czyta na przykład Za wielką wodą, przedstawia mu całą treść, tak? On może się z tym jakoś pojednać. Natomiast ja pamiętam taki przykład z dziennikarstwa, nagroda Grand Press, tylko niestety nie będę pamiętał roku i kto to akurat tę nagrodę wygrał, za reportaż. Facet napisał reportaż, zdobył nagrodę i gdzieś tam był zwyczaj, że co roku rozmawia się, jest w wydaniu zbiorczym, jest rozmowa z tym dziennikarzem, który konkretną nagrodę w konkretnej kategorii wygrał. I pamiętam, że jego zapytano o to, że podobno na korekcie narzekają, że jest dużo z panem tekstem do robienia. Mówi, no ale to 90% mojej pracy zależy od tego, co ja ustalę, a nie jak napiszę. I przyzwoita i zmyślna odpowiedź, ale 90% tego, kto coś zrozumie, zależy od tego, jak on to napisze, prawda? Więc... No tak, 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 tak. No dobrze, słuchaj, z Oscarem nie ma co tutaj ciągnąć wątku. Ja myślę, że nawet wygrać Oscara, to można go zawsze nie przyjąć. Jest to okazja, wiesz, żeby zrobić scenę. Myślę, że chyba już mamy resztki czasu, bo energia jeszcze jest i myślę, że będziemy rozmawiać. Więc przy tym spotkaniu, Robert, to ja tak, nie będę ci życzył, żebyś Vincenta przez 10 lat już nie musiał grać, czyli to, co się pojawiło ostatnio, bo takiej groźby już nie ma. No nie wiem, co mogę ci życzyć, żebyś nie grał Boryny chyba 10 lat. Strach pomyśleć, co ci mogę życzyć następnym razem, jak się spotkamy, bo tak to... Słuchaj, żebym miał co grać przez najbliższe 10 lat. Żebyś miał co grać, dokładnie. I tego ci życzę, no i co? I jeszcze ci życzę, żeby jednak na przykład takie filmy jak Coco nie były robione w Roku Chłopów, bo ten film, ta animacja, to akurat moje dzieci uwielbiają, więc chcąc, nie chcąc, nie, chyba no 20 to razy. To film, to nie ma co gadać, no ale to jest, wiesz, no to wracając jeszcze, tak zahaczając o te Oscary, bo to akurat te historie też, wiesz, jak, no Coco jakby wygrał wszystko wtedy przed Vincentem. No porównując nawet same budżety tych filmów, to Dorota mi opowiadała, jak oni byli na Oscarach, no już na samej gali i nagle w trakcie, przed ogłoszeniem, wiesz, werdyktów za film animowany, leci piosenka z Coco i leci po prostu, wiesz, miliony konfetti spod dachu, wiesz, wszyscy siedzą zachwyceni, na scenie się dzieje po prostu jakieś szaleństwo, samo zrobienie tego układu, wiesz, zatrudnienie ludzi do tego, to są jakby setki tysięcy, wiesz, dziesiątki, setki tysięcy dolarów. No i wiesz, jakby budżet na promocję jest nieporównywalnie większy, więc ja myślę, że oni ogromny sukces odnieśli, biorąc pod uwagę, wiesz, jakby i tak ten film dużo kosztował, mówię o Vincencie, ale no nieporównywalnie mniej niż te wszystkie mega produkcje, wiesz, czy Disneya, czy Pixara, z którymi stawał w szranki, więc... No potem się to tak rozbija, wiesz, że ludzie, którzy mają zagłosować na film, muszą go obejrzeć, no, żeby go obejrzeli, no wiesz, tak przynajmniej działa Akademia Oscarowa, nie? Czekamy, żeby na ten... go obejrzeli, muszą wiedzieć o tym. Czekamy na ten moment, kiedy będziemy mogli obejrzeć Chłopów, nowych Chłopów, no a ze mną był Robert, niegdyś plecy Mirka Baki, Gulaczek. Dzięki ci za rozmowę, fajnie, że wróciłeś do Legnicy. Dzięki.